Cześć. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o konferencji Flexiform Days, na której wczoraj byłam. Konferencja zorganizowana przez grupę Polska Press dotycząca wykorzystania treści wideo w internecie. O samej konferencji jeszcze będę mówiła wiele. Będę nagrywała też kolejne filmy, między innymi dlatego, że każdy z poszczególnych wykładów, każda z poszczególnych prelekcji były naprawdę interesujące i warto o nich wspomnieć, bo były i takie, które dotyczyły przyszłości wideo i Twittera, i hejtu w sieci, sposobów, w jaki sobie z nim radzić, i pozycjonowania, ale także możliwości wideo do wykorzystania tu i teraz. Natomiast to, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to zaznaczyć, że cała konferencja była organizowana przez grupę Polska Press, która poza tym, że wydaje dzienniki w całej Polsce, to jeszcze zajmuje się produkcją wideo. I oczywiście, jak się domyślacie, skoro zorganizowali taką konferencję, to również chcieli powiedzieć o tym, że właśnie taką produkcją się zajmują i że można się do nich zgłaszać, a wykonają dowolne treści wideo dla każdej firmy. To jest oczywiste. Natomiast wielkie brawa dla organizatorów, ponieważ tych treści reklamowych, tego przekazu reklamowego z ich strony było naprawdę niewiele i był podany w sposób nienachalny, a interesujący. I cała sala, było tam myślę około 100 osób, naprawdę z zaciekawieniem oglądała kolejne przykłady ich realizacji i absolutnie nie czuła się znudzona. Ale mówię też o tym dlatego, że często sugeruję innym osobom, aby dzieliły się swoją wiedzą. Czyli podziel się swoją wiedzą i powiedz, o czym wiesz. Cała ta konferencja była właśnie takim dzieleniem się wiedzą, bo poszczególni paneliści opowiadali o tym, jak wykorzystać wideo w biznesie. Czy to na Twitterze, czy na Facebooku, czy na swojej stronie internetowej, jak pozycjonować, jak sobie radzić z hejtem w sieci. Naprawdę to wszystko dotyczyło tak naprawdę wykorzystania czy naszej aktywnej obecności w mediach społecznościowych, w internecie, no i wykorzystania także treści wideo. I teraz można byłoby powiedzieć, no dobra, no ale po co mam się dzielić swoimi treściami, skoro za chwilę ktoś przyjdzie, ktoś stwierdzi, że no dobra, to ja już mam całą wiedzę, nie potrzebuję Ciebie, nie będę Tobie nic zlecał, bo ja już wiem. I wierzcie mi, na całą salę, tam przypuszczam, że podczas tej wczorajszej konferencji było około 100, może trochę więcej osób, pewnie były pojedyncze, które tak jak ja nie boją się nagrywać na telefon, mają swoje wyposażenie, mają mikrofon, statywy i tak dalej. I pewnie będę realizowała te prostsze zlecenia, te prostsze wideo we własnym zakresie. Natomiast było też dużo przedstawicieli firm, którzy nie znają się na kręceniu wideo i oni będą potrzebowali, jeżeli nie dzisiaj, nie za tydzień, to być może w przyszłym roku czy za rok, kogoś, kto im z tym nagraniem pomoże. I być może po takiej konferencji zwrócą się właśnie do grupy Polska Press, pamiętając o tym, że oni się dzielili wiedzą, a skoro się dzielili wiedzą, to znaczy, że ją mają, a skoro ją mają, to znaczy, że wykonają zlecenie dobrze. Między innymi dlatego warto się dzielić wiedzą i to jest odpowiedź na pytanie, po co mam się dzielić moją wiedzą, bo wiedza to jedno, ale umiejętność wykonania i zastosowania wiedzy w życiu to coś zupełnie innego. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. W kolejnym filmie będę mówiła o poszczególnych panelach i podsumuję te najważniejsze wnioski, które z nich płyną.